Rok 1984. Taśma pierwsza, ścieżka druga. A najdziwniejsze było to, że choć darzono go taką pogardą i nienawiścią, choć codziennie po 1000 razy z mównic i teleekranów, w gazetach i książkach zbijano, druzgotano, ośmieszano i demaskowano jego teorie jako żałosne, wrednie, wpływy Goldsteina wcale nie malały. Zawsze znajdowali się nowi naiwniacy, dający się okazać.